mamy tam jakiś tam. Cześć! Filmowiec! Filmowiec! Bo ten tu będzie jechał prezydent! Ale mi się właśnie nie udało. Witamy panie prezydencie ponownie w Milanówku. Piękny ten wasz Milanówek. Pan prezydent jest pod ogromnym wrażeniem. Kłaniam się zebranym tu mieszkańcom Milanówka i cieszę się, że przypadł mi w udziale zaszczyt uczestnictwa w otwarciu pierwszego milanowskiego biennale malarstwa na Jedwabie. Panie burmistrzu, to ja jestem z dumą i radością przyjąłem to zaproszenie. To ja jestem zaszczycony, panie prezydencie. Nie może być. Kiedy dochodnie nie ma. Byłam nawet z koleżanką. Z Łomianek. Gratulacje. Tak, już mówię. Też tu. Tu, koło nas. My mamy tutaj niebieskie i czerwone. Na Michniewicz. Deszcz w Milanówku. Ja poproszę, żeby wszyscy. Ale chciałam, żeby było coś powiedziane. To mi się też podobało. To są te kwadraty szare, które. To jest praca dwustronna, dlatego pracownia gobelinu i dywanu. Dla pani Teresy Grabowskiej. Pani Teresa Grabowska przysłała do nas dwie prace. Lapidarium 4. Materiałów na spadochrony. Nici chirurgicznych, linek, był także, nie jestem w stanie wymienić, czego nie wymyślił pan Henryk Witaczek z panią Stanisławą. Co jeszcze mogę powiedzieć? Otaczał się ludźmi wysokiego formatu. To znaczy, że był człowiekiem wysokiego formatu. Co jeszcze mogę powiedzieć? Teraz może o Beacie trochę, tak? Beata ja nie mam zdolności technicznych takich jak pan Witaczek. Przedstawiłam państwu część do... bo skoro nie jesteśmy jeszcze w nie da. Jakie zasady?